W tym roku chcemy zebrać liczbę około 400 wolontariuszy w województwie podlaskim. Na tę chwilę brakuje nam około 160 wolontariuszy. Aby zgłosić się do Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości, należy zostawić swoje zgłoszenie. Wchodzimy na stronę www.superw.pl. To zgłoszenie trafia do koordynatora regionalnego lub lidera danego rejonu. On się kontaktuje z osobą zainteresowaną, umawia się na spotkanie. W tym roku ze względu na sytuację pandemii te spotkania są albo gdzieś w mieście na otwartej przestrzeni, bądź są to spotkania online lub rozmowy telefoniczne. Po czym taki wolontariusz trafia na wdrożenie, to jest takie jednodniowe szkolenie online i takie szkolenie przygotowuje wolontariusza do pracy właśnie lub z dzieckiem, lub z rodziną. Każdy wolontariusz to jest szansa na poprawę życia statystycznie 12 osób lub 12 rodzin. Ten wolontariusz spotyka się z rodziną i wpływa na jej życie. W tym roku Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości jest na pewno potrzebna bardziej niż do tej pory. Wiele rodzin czasami straciło środki do życia z dnia na dzień. 8 października o godzinie 17 na Rynku Kościuszki wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości będą zachęcać do przyłączenia się do wolontariatu, do działania w Akademii Przyszłości i w Szlachetnej Paczce. Chcemy zwrócić uwagę właśnie, jaką rolę pełni wolontariusz i jaki ma wpływ na społeczeństwo, na rodzinę, na dzieci.